Podsumowanie małe drugiej konferencji. Okej, okay, super. Witam serdecznie. Dawaj. Podsumowanie, no. Jeszcze raz. Ta konferencja zawierała chyba wszystkie elementy, jakich widzowie mogliby oczekiwać po naszej federacji, bo były i spokojne momenty. Bardzo spokojne. Bardzo spokojne i sportowe. I rzucanie. I dawanie komuś w twarz. Ale przejdźmy do tych momentów spokojnych i takie, powiedzmy, pouczające, mianowicie rozmowa o hejcie, bo jest to bardzo powszechne zjawisko. I oczywiście bardzo ważny element, przemowa Krzysztofa Rozpady i pana Sławomira, który był tutaj bardzo istotny dla nas. I oczywiście, tak jak mówisz, spina między Esmeraldą Godlewską i Eweloną. Widzę, że kolejny, jak to zawsze bywa, waga dziewczyn tutaj przejmuje prym, że tak powiem, znowu tej konferencji. No, dziewczyny w końcu. No. Jak to zawsze dziewczyny, no to są typowe kocice, które są bardzo charakterne i... Oj, coś tam się dzieje. Rewanż Kubaczyka z Boxdelem. Inscenizowaną tutaj mieliśmy walkę malutką. Jakaś pod film tutaj Marka. No ale tak jak widzimy, no była to, na szczęście nasza ochrona szybko zadziałała. Musieliśmy włączyć trochę mikrofony, ale już jest, myślę, że wszystko ok. Znowu inscenizowana walka. No tak, i go wyniósł, i poszli na lody. No tak, takie rzeczy tylko na Fame MMA. No właśnie. Słuchaj, dzisiaj widziałem, że Olejnik jakby w innej formie. Tak, dzisiaj Tomek był dużo bardziej pewny siebie. Pewny siebie, no jakoś tak, kurczę, ostatnio słabo, a dzisiaj już taki, wiesz, już normalny chłopak, tak, nie? Tak, powiem ci, no Tomka zjadł stres na pewno, no z tej konferencji. No i dostał na pewno takiego boosta, mimo wszystko troszkę tam, no... To moje jakby tutaj ten żart troszkę zadziałał. No. Ja sobie z Tomkiem wszystko wyjaśniłem. Ale mimo wszystko Tomek dostał porządnego boosta. Też, słuchaj, ja dostałem hejt, ale on zyskał ogromną sympatię wśród fanów. Tak. I tak. Uważam, że to jest bardzo fajne, że troszkę tak... Ja no, się cieszę, taki cieszę się, że... delikatny chłopak jest. Taki... Tak, ja się, wiesz, ja się cieszę, że Tomek teraz ma fajny odbiór wśród fanów, bo to jest dobry chłopak. Delikatny nie do końca, ponieważ ja wziąłem go do tej walki, ponieważ to on chciał tej walki. On cały czas... Tak, tak, ja nie mówię delikatnie w sensie, wiesz, fizycznym, tylko on jest taki grzeczny bardzo. Właśnie, taki... właśnie chcę o tym powiedzieć, że Tomek bardzo nalegał na tą walkę i to on, wiesz, był takim prowodyrem tutaj. Okay. To on się zaczepiał do Dawida i ja mówię, kurde, no, ciekawa walka, będą duże dymy. Tomek, okay. Tomek jest bardzo wygadany. No ale wiadomo, jak to jest przed publiką, stres go zjadł, trema. No tak, wyglądało to zupełnie. Raz, on wiesz, się tłumaczył. Ja jak zobaczyłem Tomka, to myślałem, kurde, gościu udaje. Aha. Gościu udaje. On na pewno, wiesz, on nas lekceważy. Mówię, powiem mu coś, wiesz, o co chodzi? Podkręcę go. No. Byłem pewien, że udaje, ale jednak nie udawał. To była prawda, no. Wiesz, my też tego nie wiedzieliśmy, bo ja znam Tomka osobiście, lubię go bardzo. Ale nie widziałeś go w takiej sytuacji? Nie widziałem go, nie znałem go od tej strony, ale okay. Ja to doskonale rozumiem, bo wiesz, też się bardzo stresowałem kiedyś, jak pierwszy widziałem przed kamerami, to był ogromny stres. No ale to jest jednak FMA, to jest wyjście do oktagonu. I tutaj, kurde, teraz już Tomek pokazał, że jest gotowy, że da radę. No trzeba tutaj. Trzeba niestety przełamać te tutaj pierwsze lody, że tak powiem, bo naprawdę to jest wyjście do oktagonu i tam nie ma takich sytuacji. Samo ty wiesz, że byłeś na wielu galach, że zawodnik nie może wyjść z takim nastawieniem. No nie, bo to głowa, bo po prostu rządzi, no, może się to źle skończyć. No. Słuchaj, zapytam cię teraz o tym. I jeszcze ci coś powiem. No. Lepiej, że Tomek dostał takiego puncha na konferencji, niż później, by wszedł z takim nastawieniem, ze spuszczoną głową do oktagonu. Dobra, teraz przechodzimy do innego tematu. Do Golagate. Powiedz, co to się działo z Ozdobą? No, o co to chodzi? Kurde, wiesz, Dawid stwierdził, że on gra w swoją grę. Okay. Od roku jakąś. Powiedział coś, to już nie jest śmieszne, powiedział coś takiego, co, wiesz, na początku mówiła Fedagolska, wiesz, miałem straszną bekę, śmiałem się. No tak. Mówię, kurwa, potem jest przejść na Fedagolską, to śmiałem się, mówiłem, ale jaja, to jest śmieszne, to jest śmieszne. Ale jak potem zaczęli ludzie też tak podłapywać,
I mówię, kurde, to już nie jest smaczne. W złym kierunku idzie, ale no. ja jeszcze końcówki nie widziałem. Zacząłem końcówkę, gdzie Dawid powiedział, że to twoje piękne stworzonko od ciebie odeszło. Gdzie ja straciłem swojego przyjaciela. Naprawdę, z którym pół roku spędziłem takie, że dzień w dzień. To był mój kot, to był serwal afrykański. Kurde, ja byłem tak zżyty z nim. Jak to zobaczyłem po raz kolejny, mówię, wow. To już była przesada. Tutaj Dawid się posunął za daleko. Miałem różne myśli, co zrobić. Bardzo różne. I miałem taki, następnego dnia się obudziłem, mówię, nagram film. Opowiem o Dawidzie, jaka to jest historia i tak dalej. I w pewnym momencie Dawid mi wysłał SMS-a, Wojtek, będzie film za chwilę. Mówię, okay. O kurde, pewnie mi znowu dojebie, ja już tego nie wytrzymam, tego hejtu. Ja nie dość, że straciłem zwierzaka, nie dość, że palnąłem głupotę na konferencji, to jeszcze ozdoba mi dopierdala z takim czymś. Mówię, wow, ale pan, że za chwilę naprawdę to już był mega duży hejt. Mówię, nie dam rady. I nagle oglądam ten film, nagle patrzę, Dawid przeprasza mnie. No. Jest jaką ulgę poczułem wtedy, mówię, bo naprawdę to był dla mnie mega cios. Szczególnie już tam taka afera golska, to już kit z tym, ale ten zwierzak, to wszystko. Dawid powiedział, że to była taka jego roczna gra, która po prostu, wiesz, się rozkręciła i to była wkręta, że on mnie przeprasza, że to przybrało nieoczekiwany obrót też tak dalej, ale no... Są pewne granice, które nie można przekraczać. Okay. Nie chcę tego tematu też poruszać już, bo to już jest zamknięte. To... No dobra, to nie rozdrapujemy rany. Nie rozdrapujemy rany. Ja już też z Dawidowi powiedziałem, stary, spoko, wybaczam tobie, błędy się zdarzają, ale nie chcę już też o tym gadać, bo wiesz, no nieraz wyciągnąłem Dawidowi pomocną dłoń. Naprawdę, stary. Ja byłem jedyną osobą, to naprawdę jedną z niewielu, która do niego dzwoniła, martwiła się, pytała się, co u niego. To wszystko wyszło bardzo dziwnie, ludzie podłapali temat trochę, ale już kit z tym, już to tam przeminęło. Ale wiadomo, że no kurde, za dużo. Byliście kumplami, dużo was łączyło i tyle, nie ma sensu, no. No dobra, Wojtek, zaproś na ważenie i zaproś na galę. Tak, chciałem serdecznie zaprosić na ważenie, to odbędzie się 25 października oraz na galę do Ergo Areny w Gdańsku. To będzie największe nasze widowisko do tej pory. Jeżeli chodzi o galę Fame MMA, to przygotowaliśmy dla was wiele niespodzianek. I będzie przedstawienie zawodników, nowość, aż mi dreszcze przychodziły, jak słyszałem, jak to będzie wyglądać. Więc będzie naprawdę świetnie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.